niepełnosprawne. Miło mi tutaj taką grupę, można powiedzieć z daleka, powitać. Ale jednocześnie w imieniu całej wspólnoty, która tutaj jest, no w sumie jest nas niedużo, chociaż powiedzmy tam te 30 osób. Więc 23 rok. Przyjechaliśmy tutaj właśnie do Zyńskiej Woli. Ta karczma została kupiona. To albo Niemiec, albo Żyd. Z tym, że tutaj ta symbioza między poszczególnymi nacjami, Niemcy, Polacy, prawie trzy grupy równe liczebnie. Prawie, że równe. Tak tu było w latach przedwojennych bezpośrednio. No i mniej więcej też w tej chwili jest duża, ale to już jest większość Polaków. Więc i tu jest trochę symboli. To takie skromne muzeum, jak mnie pytano, czego chcecie od tego. Ja mówię, żeby ludzie zobaczyli, kim jesteśmy, a jednocześnie my, żebyśmy pamiętali, kim mamy być. To, co powiedziałem tam na początku. I tutaj właśnie jest ta symbolika. Zduńska Wola przed wojną i po wojnie, teraz ją nie. To jest miasto, to było miasto włókiennicze. W każdym prawie domu robiły się nakrycia, koce, ręczniki. O, i to jest właśnie symbol. Miasto włókiennicze. Przyjechaliśmy pozwolić ludziom. Symbol, ten chleb, żeby służyć. Chcemy się mocno trzymać Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ksiądz Orione powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Bóg i Król ukrzyżowany. Ksiądz Orione to powiedział na podstawie przeżyć, trudności, problemów, jakie sam przeżył, jakie widział, że ludzie posiadają. Więc i stąd powiedział, że będziemy się inaczej witali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Bóg i Król ukrzyżowany. Tak. Więc i tutaj właśnie to są te symbole. Ale tutaj chciałem się zatrzymać nad tym kawałkiem chleba. Jak powiedziałem, to jest symbol. Ale bardzo znaczący symbol. Jako symbol będzie nas mówił, że różne rzeczy będziemy wykonywali, ale takie, których ludzie tutaj się zwłaszcza najbardziej potrzebują. Na przykład chleb, wiadomo. Do dzisiaj ten chleb się rozdaje, ale dzięki naszej takiej animacji, powiedzmy dużo tego chleba jest dostarczanego, tak jak to jest teraz, że ludzie tam, którzy może mają mało pieniędzy, to przychodzą, kupują i tak. Natomiast ten kawałek, ten bochenek, on jeszcze o czymś innym mówi. To jest, jak powiedziałem, symbol. U nas tutaj był dom przed wojną, właśnie ten dom założony przez księdza Chwiłowicza. Tutaj właśnie z Zduńskiej Woli dokonywało się coś, co było bardzo ludziom potrzebne. Mianowicie ludzie chorzy. Było dużo tych ludzi chorych. Założyliśmy dom dla chorych. Tutaj ten dom był przez wiele lat. W tej chwili, właściwie od 2-3 lat, sytuacja się zmieniła ze względu na ogólną zmianę w ogóle już. Ze względu na to, co się dzieje. Chleb, symbol. My tu mamy szkołę
można powiedzieć, dla głuchoniemych. Służymy głuchoniemym. Jak przyjechał Ojciec Święty, to gdzieś tam w Polskę, pojechali nasi, no to normalnie było z 50, setka głuchoniemych. I oni właśnie mogli sobie uczestniczyć. Każdą mszę świętą tutaj mamy dla głuchoniemych. Mszę. Każdą niedzielę. Mamy dla głuchoniemych. To jest bardzo pięknie. Na przykład Wielka Sobota. Mieliśmy nawet sytuację taką, że teatr, sztuka, a z 15 dziewczyn, tam kilku chłopców było po sali i oni językiem migowym po prostu tak, uprzystępniali. Tak samo ja, no powiedziałem, że takim przedmiotem muzealnym, ponieważ już swój wiek jest. Ja przeszło 10 lat zajmowałem się alkoholikami. No, sam, dzięki Bogu, nie byłem alkoholikiem, ale zajmowałem się alkoholikami i muszę się pochwalić, że założyłem kilka grup tutaj. Grupy AA, Al-Anon, dla żon, Al-Alatin, może tak ktoś się orientuje. Więc także po prostu animowałem, pomagałem. Tu przeważnie zawsze mieszkali. W tym nowym kościele, który tam jest duża sala i taki kiosk dla alkoholików. I oni sobie mogą przyjeżdżać, tutaj przychodzić, być, kiedy będą chcieli, przeważnie w sobotę, wieczorem, w niedzielę, tak. No, nie zdarzyło się, żeby kiedyś ktoś w czasie tego spotkania na tym kościele, żeby ktoś się uzależnionego od alkoholu. To jest bardzo poważna sprawa, ponieważ na ogół, no, nie zastanawiają się ludzie nad tym, że to jest choroba. To jest choroba tak, jak jeździ jakiś wariat, można powiedzieć, z gołą głową w zimie na motorze, no nie? I później całe życie choruje i tam ma nie w porządku z głową. Więc to jest właśnie taka sytuacja podobna jest, gdy chodzi o alkoholików. Ze strony tych alkoholików. Kiedyś spotkało mnie coś niesamowitego. Idę ulicą, a tam młody człowiek woła i mówi: proszę księdza, ja księdza znam. Ja mówię: z grupy? Tak, tak. I nawet pamiętam, co ksiądz mówił. Sobie myślę: Boże kochany, coś niesamowitego. Ponieważ nasz ksiądz Orione, i to wyczytałem w liście księdza Orione do Zduńskiej Woli, wyczytałem takie słowa: musicie dokonywać takich czynów, które będą żyły dłużej niż wy. Ja słyszę na ulicy, że ktoś mi przypomina, co ja mówiłem. To jest no po prostu, to było dla mnie największe szczęście. Dlatego, że no, zorientowałem się dopiero, patrzcie, to jednak coś z czego to ksiądz Orione mówił, no nie, musicie dokonywać. Coś zostało w duszy tego człowieka. Ale go pytam, ale co takiego? A on mówi tak, proszę księdza, mówił wtedy ten ksiądz tak, że jest tam jakaś pani w Zduńskiej Woli, która jest, no, głucho nie ma, no i ksiądz jej pomagał, ja też mówił, pomagałem i ona już, no, wyzdrowiała, cieszy się tym, co ją spotkało. Więc to jest właśnie to. Przez kilka lat również niewidomymi się zajmowałem. Następna sprawa to będzie, no to już jako taki, to już to jest takie moje uzdolnienie,
już do mnie nie, bo skończyłem studia wyższe, no i uczyłem w seminarium, no i teraz to już się skończyło. Teraz mam przede wszystkim mało tych chłopców, tych kleryków. W każdym razie prawie 32 lata prowadziłem chór dziecięcy, sieradzki, w strojach sieradzkich, ludowy. 32 lata. Więc także, że człowiek robił no, co się dało, żeby służyć ludziom. Ksiądz arcybiskup Bronisław Dąbrowski, to był 15 lat sekretarzem episkopatu, on właśnie przed swoją śmiercią powiedział mi: zabierz tam tę wystawę od Warszawy, tam, bo tam były te eksponaty, bardzo dużo eksponatów. Zabierz tam to, mówi, bo tam to wszystko poginie. Natomiast gdzieś tam coś zrób, żeby takie muzeum, mini muzeum było w Zduńskiej Wodzie. No i ja właśnie chciałem wypełnić wolę naszego arcybiskupa. Tak. Dzisiaj moim zadaniem jest właśnie szerzyć no, znajomość księdza arcybiskupa Dąbrowskiego. Chcemy wydać dwie książki. No, zobaczymy, czy się to uda. Tutaj te rzeczy, wszystkie to są księdza arcybiskupa. Tak, on mi to dał. Tutaj, co to jest? Taka rzecz. Tu jest historia naszego zgromadzenia. Tam przy drzwiach jest taki obraz nieduży i tam on jest namalowany. Tamty jest namalowany. Taki, widać tak. Więc i ksiądz Orione powiedział, tutaj, z tamtej może, gdyby ktoś tam przeczytał, który za tą deseczką. No. Gdyby Chrystus nie położył swojej boskiej ręki na mojej głowie, zostałbym rewolucjonistą. Więc to powiedział ksiądz Orione jako młody człowiek, że gdyby Chrystus nie położył swojej boskiej ręki na mojej głowie, byłbym rewolucjonistą. Widział wizję, jak kobiety pracują w Argentynie, w Brazylii i tak dalej. Nawet chciał, żeby jak najlepsze warunki stworzyć. A ten Orione, czyli tata naszego założyciela, był, jak to się nazywa, drogi robił takie. Brukarzem, tak. Więc tu. To jest też ten symbol, ponieważ ten dom jest taki szeroki, ten twórca, który tutaj miał jakąś koncepcję, żeby muzeum stworzyć, on zaczął kombinować, właśnie trzymając się tego obrazu. Ksiądz Orione, który pomagał całymi miesiącami swojemu tacie brukować, przynosił kamienie, jakie tam też były, no, dużo jest tych kamieni. Tak? I w ten sposób rozwiązał pewien problem szerokości. No, tak to się teraz idzie, tak? Dookoła normalnie się. Natomiast tu byłaby dziura. Idziemy naprzód. To jest właśnie to, co tutaj chciałem powiedzieć. Ale jeszcze na temat tego ducha zgromadzenia. Proszę zobaczyć, tutaj właśnie, to jest symbol. Człowiek był 8 miesięcy tutaj w nas, tu mamy dom, więc robię dom dla alkoholików i bezdomnych. Dla alkoholików i dla bezdomnych. To jest właśnie taki człowiek. Prawdziwy, autentyczny człowiek, który żył tutaj, który miał jakieś pomyłki życiowe i doprowadził do takiego stanu. Po kilku miesiącach tu przywieziono, no i zmarł.
Tak. To jest ten ksiądz Oriony. Powiem tak, pochwalę się, że ta sutanna to jest moja. Ksiądz Oriony, Zdyńskie Woli tutaj, jeden z księży, wypożyczył ode mnie tę sutannę. Powiedział, że odda, ale jeszcze do dzisiaj nie odda. To jest zaszczyt. Tak. Więc to jest właśnie ten ksiądz Oriony. Zawsze uśmiechnięty. Ale tam jest chłopiec. Jak tu przychodzą dzieci, to ja teraz pytam się tych dzieci, co wam mówi ten obraz? No, początkowo to jest nieprzyzwyczajone, żeby takie coś, takie mniejsze dzieci, no to jakoś tam jest nie za bardzo. Ja mówię, no patrzcie, no, jaka jest jego postawa? Ono ma ręce w kieszeni, raczej poszukuje drogi. Tak, co robić? Iść tu, cofnąć się w tamtą stronę? Nie za bardzo, ponieważ tam u góry jest trzech jeszcze. Tam ich ledwo że widać, więc może być niebezpiecznie. No to pójdzie w tym kierunku. Zaryzykuje. I poszedł i powiedział, podaj łapę. Budujemy nowy świat. Będziemy pracowali dla ludzi. Będziemy odnawiać świat w Chrystusie. I tu właśnie jest odnowić wszystko w Chrystusie. To są te słowa świętego Pawła, na których oparł całą swoją wiarę święty Paweł, święty Piotr później i tak samo nasi przełożeni. To było pod imię, że się tak wyrażę, właśnie tych wartości bardzo ważnych. I